Przegląd kapel i śpiewaków ludowych w Drelowie. To już tradycja. Tradycja, można powiedzieć. No 56. eliminacje do Kazimierza. U nas nie zliczę, które, bo wiem, że wcześniej się gdzie indziej odbywały. No ale to, że nie zliczę, no to chyba jest doskonałym potwierdzeniem tego, że u nas jednak te tradycje muzyki ludowej mają się dobrze. No i dzisiaj zespoły, myślę, potwierdziły to swoimi wykonaniami. Kogo dzisiaj mieliśmy okazję oglądać na scenie? Dzisiaj 5 zespołów z terenu powiatu, z Rogoźnicy, z Leśnej, z Białej Podlaskiej, z Łózek i z Wors oraz wykonania mistrz uczeń, pan Zdzisław Marczuk z 2 uczennicami, czyli dzisiaj mieliśmy 7 wykonań. Jury z Lublina. Tak, jak najbardziej. Oczywiście, jak zawsze, z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Zaszczycił nas pan profesor Jan Adamowski i pani Kornelia Sar, instruktor do spraw dziedzictwa kultury Lubelszczyzny. Thank you.
Eliminacjach zespoły bądź instrumentaliści jadą do Kazimierza, tak? Zgadza się, jest to, u nas odbywa się pierwszy etap, drugi etap jest w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, a trzeci etap już ten taki najbardziej prestiżowy, ogólnopolski festiwal w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. No i życzymy wszystkim, żeby tam do tego ostatniego etapu się po prostu dostali. Pszenica, bodaj się z...